Królu narodów, kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu utworzyłeś. Podczas dzisiejszej liturgii słyszymy właśnie te słowa. Słowa antyfony, słowa wezwania, które jednocześnie jest modlitwą do Chrystusa nazwanego Królem Narodów. Bo Chrystus przyszedł na świat, aby królować nie nad jednym narodem, narodem izraelskim, z którego się wywodził, ale nad całym światem. Tylko w Jego imieniu, pod Jego sztandarem, wszystkie narody świata mogą się zjednoczyć, mogą tworzyć jedno królestwo. Początkiem, zaczynem tego królestwa jest Kościół, wspólnota, którą założył. On sam jest kamieniem węgielnym Kościoła i o tym również przypominają nam te dzisiejsze teksty liturgiczne. Kamieniem węgielnym Kościoła jest Chrystus Pan. On jest tym zwornikiem, wokół którego my gromadzimy się, który nas wszystkich jednoczy w jednej rodzinie dzieci Bożych.